The stage is set. How many lies would you tell to be human? Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie. Ale błysk za oknem. Mam nadzieję, że nie było słychać tego alternatywnego uderzenia w popfilter. W pierwszym odcinku zagrajmy w Lies of P. Tak, umowę dalej. Dobra. O tej grze było... No, naprawdę głośno. I wręcz z tego, co widziałem na gry online, jest to ponoć Souls-like idealny. Z wielką chęcią to zweryfikuję. Rozpocznijmy więc nową grę. I zobaczmy, jak to się zaczyna. Ku pamięci wielkiego pisarza Carlo... Carlotti to chyba był? Kurde, za bardzo się skupiłem na przetłumaczeniu zdania, żeby zobaczyć nazwisko. Geppetto's puppet. We need your help. Okej, tak już? Od razu? Spoko. Okej. Stalowa lewa ręka. Na górze jest pewnie leczenie, na dole... Jaki wie co tak naprawdę. Ah, there you are. I've been looking all over for you. A kimże jesteś? Jakby co tak wiem, że było demo do tej gry prezentowane. Wiem, że nawet chyba demo Nidias je ogrywał, ale ja nie widziałem go w całości. Znaczy, praktycznie prawie w ogóle go nie widziałem. Specjalnie skakałem tylko między wideo, żeby sobie nie spoilować za dużo. Ale to mnie ciekawi strasznie, kto tam zgada. Jedyne co wiem, to będziemy w mieście, które nazywa się chyba Krat, ale to było widać akurat po trailerach. Wiecie, były takie duże napisy, Welcome in Krat, czy coś takiego. Festiwal marionetek. Latarnia. W plamie krwi. Ciekawe, co tu się stało. I see they got Jiminy too. But we have to hurry. My name is Sophia. Please come to Hotel Krat, and I'll explain what's happening. Jiminy, please escort him to the hotel. Okej, okay, użyj pasa. Góra dół wybory. X użycie wybranego. Dodaj przedmioty i gesty do pasa, aby ich używać. Przytrzymaj A, aby aktywować dodatkową torbę. Przytrzymaj A i krzyżak, aby użyć danego przedmiotu. Dodaj przedmioty i gesty dodatkowej torby, aby ich użyć. Lampa monadów. Nie bój się, choćbyś zagubił się we mgle, świerszcz będzie wskazywał ci drogę. Okej. Okay. To jest dosłownie jak w tym, w Pinokiu. Let's get you out of there. Find something that might help. Dobra, gdzie się biega? No, nie, kurde. A chyba, że jeszcze nie mogę po prostu. No i dobra, mamy pierwszą broń. Taki rapier, powiedzmy. Ale ulice nie są bezpieczne. Arm yourself with one of the weapons over there. It'll be helpful on your way to the hotel. A
nie? Dobra, to ja tutaj mogę wybrać po prostu jeden z mieczy, dobra. Czyli co? Droga świerszcza, równowaga. Zrównoważony styl... Czemu to tak dziwnie skacze? Dobra, nieważne. Zrównoważony styl oferujący siłę i szybkość. Droga odtrąconego. Szybki i zwinny styl polegający na atakowaniu słabych punktów. I droga czyściciela. Ciężki styl wykorzystujący wielką siłę do pokonywania przeciwników. Okej. Troszeczkę intryguje mnie ten właśnie ciężki styl, ale nie wiem, czy na początek nie lepiej sobie wybrać tego zrównoważonego. No plus w sumie... To i to... Dobra, nie no, dobra. Na pewno będzie też sporo energii ssało. Więc pójdźmy w styl zrównoważony. Tak. Okej. Dobra. Garda tu pod bumperem. Czyli trochę jak w Sekiro. Dobra. Ataki i garda jak w Sekiro, tylko że tutaj mamy staminę, więc muszę uważać. Dobra, namierzanie tutaj. Sprint i pół. Dobra. Okej. Zwykła rolka. I bieg, który oczywiście zużywa staminę. Rolka oczywiście też. Dobra, czyli... Rozmawia z nami Sofia i Gemini, z tego co zauważyłem. Z tego co usłyszałem bardziej, z tych dialogów wszystkich. Ja mogę skakać? Nie. Czyli tego z Sekiro nie przeniesiono. Znaczy, przeniesiono. Tego nie dodano właściwie, powinienem powiedzieć. A tu są, czyli po prostu. Okej. Widać, że sporo pary w to włożył. O, i na dzień dobry, 3 trupy. 5. 12, tak szybko licząc. Oho, to był pierwszy przeciwnik. Okej, padł. Coś zdobyłem. Krat. Co mamy tutaj? Ogniwo pulsu. Korzystaj z ogniw pulsu, aby odzyskać zdrowie. Czyli mamy naszego Estusa. Ogniwa pulsu mogą być wykorzystywane tylko określoną liczbę razy. Po osiągnięciu limitu ogniwo stanie się rozładowane. Jeśli zaczniesz toczyć walkę z przeciwnikami, kiedy ogniwo jest rozładowane, będzie się ono powoli ładować. Oła, to nowość. Tego nie było w Soulsach. Znaczy dobra, w sensie w Dark Souls 3, które mam zamiar nagrywać, wiem, że jest coś takiego, że jak się albo jakiegoś potężniejszego przeciwnika pokona, albo wystarczającą ilość przeciwników, to ładunki Estusa mogą wrócić. W Elden Ringu wiem, że jest też coś podobnego. W sensie, że no wiecie, no ładujemy i po iluś tam zabójstwach, bądź po zabiciu potężnego przeciwnika, na przykład minibossa, albo takiego po prostu grubego, pomniejszego. Tak, jeśli rozumiecie, o co mi chodzi, ale pewnie tak. To wtedy dostajemy 1-2 ładunków Estusa z powrotem. Czyli tutaj widzę podobnie, choć nie do końca tak samo. Wielka wystawa miasta Krat. 18-19? Czy 18-20? Co to miało być? Nieważne, dobra. Zobacz najwspanialsze widowisko na Ziemi, poznaj przyszłość świata. No, chyba wam ta wystawa trochę nie wyszła. Dobra, te parniaty są tak słabe, że nie ma co ich unikać w ogóle. Tylko ładować w niej i ewentualnie sparować.
Dobra, czym jest waluta w sumie, którą ja teraz zbieram? Odpowiednik sosowych dusz. Ergo! Okej. Okay. Sam sobie na pytanie odpowiedziałem tak naprawdę. Dobra. Menu, dobra, zobaczmy. Pozyskany przedmiot. Tak, tak, bo mam oczywiście wersję deluxe, więc zdobywam też, że mam na start trochę rzeczy. Okej, okay, zębatka do rzucania. Koło zębate, jak i w kracie bez liku. Można nimi cisnąć i odwrócić uwagę. Nawet bezwartościowe przedmioty mogą po zebraniu okazać się przydatne. W walkach w sparaliżowanym mieście ze wszystkiego był pożytek. Ergo. Pozyskaj 100 ergo. Fragment ergo. Takie tajemnicze kamienie mocy są rozrzucone po całym kracie. Marionetka Geppetta potrafi wchłaniać ergo i przetwarzać je na moc. Ergo stanowi w kracie zarówno źródło zasilania, jak i walutę. Nawet najmniejsze jego kawałki można tu dobrze wykorzystać. No, na przykład do wzmocnienia sobie statystyk, na przykład, nie? Okej, okay, lampa podnosi jasność. Niewielka lampa z marionetkowym świerszczem, przewodnikiem w środku. Rozświetla ciemność wątłym światełkiem. Nie bój się, choćby zgubił się, ale świerszcz by wskazywał drogę. Ostatnia szansa. Natychmiast zabija postać. Specjalne urządzenie wyzwalające naraz całą energię napędu P. Przepada po użyciu. Starzec obawiał się możliwości, że jego syn nie przebudzi się tak, jak powinien i wpadnie w furię. To urządzenie aktywujące powstało jako zło konieczne i służyło do wprowadzania delikatnych zmian w konfiguracji. Okej. Okay. Proszę. To jest kolejna nowość. Ostrzałka. Wytrzymałość broni spada za każdym razem, gdy atakujesz nią wroga. Aby naprawić broń, skorzystaj z ostrzałki. Kiedy wytrzymałość broni spadnie do zera, zmniejszy się jej atak i nie będzie dało się jej naprawić za mocą ostrzałki, więc warto mieć oko na jej wskaźnik wytrzymałości. Dla tych, którzy toczą bój, ostrzałka jest niczym lina dla wspinacza. Ostrość głowni ich broni może decydować o życiu i śmierci. Dobra, to co? Mam? No mam trochę zużyte. Okej, okay, nie powiem, to jest dość kozackie. Tak sobie łokciem po prostu naostrzyć broń. Dobra, no jedyne przejście tak naprawdę otwarte, więc idziemy tędy. Okej, okay, garda. Broń się przed atakami wroga gardą. Udana garda obniża otrzymywane obrażenia, ale zużywa... Aha, dobra, czyli to nie jest taka idealna parada jak w Sekiro, tylko po prostu zmniejszenie obrażeń. Czyli trochę bardziej taki styl obroń... Ten styl obrońcy z od Dantego. Ograniczono wraz z tym przekierowane do odzyskiwania gardą. Okej. Okay. Odzyskiwanie gardą kumuluje się, ale po upływie pewnego czasu zaczyna stopniowo spadać. Efekt odzyskania gardą pozwala odnawiać zdrowie przez atako... Aha! Dobra, czyli takie troszeczkę połączenie z Sekiro i Bloodborne'a. Bo w Bloodborne'ie też tak było. Garda doskonała. Jeśli zastosujesz udaną gardę tuż przed otrzymaniem trafienia, zamieni się ona w gardę doskonałą. Jeśli uda ci się ją wykonać, nie otrzymasz obrażeń, a utracisz tylko część energii. Garda doskonała może posłużyć do zniszczenia broni wroga lub sprawienia, że będzie można go ogłuszyć. Okej, okay, dobra, czyli jeśli wykonam idealną paradę, to wtedy nie dostaję damage'a i mogę gościa ogłuszyć, tylko troszeczkę mi spada wytrzymałość. Jeśli... Jeśli wykonam zwykłą gardę, czyli taki odpowiednik zwykłego bloku, no to mam pasek, który będę mógł stopniowo sobie atakowaniem odzyskać zdrowia. Trochę jak w Bloodborne, bo w Bloodborne też był taki... nie grałem oczywiście, ale... Ha! Oszczędź! Ręki Legionu? Dupło potężnie. Termit. Okej. Okay. Dobra, zużyjmy ogniwo. Zobaczmy, jak wygląda leczenie. Okej. Okay. Po prostu zmiażdżyliśmy sobie ogniwo, co szczerze jest trochę dziwne. No chyba, że on tego tak wygląda, on to po prostu, wiecie, tak nacisnął po prostu i się doładował. Bardziej tak to wyglądało, niż na faktyczne zmiażdżenie. Już na wszelki wypadek sprawdziłem, nie? A właśnie, chciałem też spróbować. No, czekaj, chcę powiedzieć po cichu.
Nice! Katalizator baśni. Dobra, sprawdźmy te nowe rzeczy. Termit. Bomba termitowa nadająca się do rzucania. Zadaje obrażenia od ognia, czyli mołotow, na danym obszarze. Kiedy rozpoczęła się furia marionetek, mieszkańcy zaczęli w desperacji budować broń, aby móc stawiać im opór. Opracowali wiele rodzajów broni miotanej. Doskonale sprawdzała się ona przeciw kroczącym ku nim przeciwnikom. Okej. I tu. Katalizator wzmacniający zdolności marionetki. Błyskawicznie ładuje baśń. Katalizator czynił marionetki wydajniejszymi poprzez ułatwianie krążenia w ich ciałach energii Erga. Ten przełomowy wynalazek powstał w oparciu o pomysł pewnego alchemika. Ciekawe. Mi się totalnie nie udało. Kolejny katalizator baśni. Ciekawe, dlaczego ta baśń jest mi w ogóle potrzebna. Bo to brzmi trochę jak surowiec. No to taka pasażera. No tak, teraz oczywiście pomyliłem. Jeśli ktokolwiek znajdzie tę wiadomość, uciekaj jak najszybciej ze stacji i za wszelką cenę trzymaj się z dala od poczekalni. Widziałem tam wielką marionetkę miażdżącą ludzi na śmierć. Drzwi są zamknięte, ale nie wiem, czy to pomoże. Przynajmniej ludzie nie otworzą ich w najgorszym momencie. Wkrótce umrę i chcę ci jakoś pomóc, nawet jeśli ta pomoc jest marna. Błagam, niech ktoś przetrwa. Okej. Okay. On nie ma ciała, więc opcje są dwie. Albo ktoś to ciało stąd sobie zabrał. Byliśmy. Oho. Bo to jest ta wielka marionetka, o której wspominał. I oczywiście do niej idziemy. Okej, why not? O, a dobra, widzę, że nie muszę tak się totalnie skradać. Okej, może być. Dobra, troszeczkę życia spadło. Fragment słabego ergo. Dobra, czy tu się jako... A dobra, to jest to samo. Dobra, jeszcze nie muszę tej broni ostrzyć, więc może nie będę je ostrzył co chwilę. Jeszcze, bo pewnie później w fabule natarzą się takie momenty, że będę... Może nie tyle zmuszony to zrobić, ale będę chciał to robić. Mechanizm blokujący. Po kracie rozsiane są drzwi i drabiny, zablokowane przez urządzenia. Możesz otwierać te drzwi i opuszczać te drabiny, aby odblokowywać skróty. Dobra. Katalizator baśni kolejny. Okej, tu mamy bardzo ładny początek na... Znaczy, może skrót na sam początek, to chciałem powiedzieć. Początek na sam skrót! To brzmi bardzo inteligentnie. I bardzo... Dobra, tego się nie da zajść. Prawdopodobnie. Trochę... się... przeliczyłem, jeśli chodzi o ataki. Kolejna zębatka. Ładnie. Blokowalne oczywiście. Atakuj bro... O, seriously? O, wow, idealna parada była! Możliwe ogłuszenie. Przytrzymaj trigger, aby wyprowadzić atak naładowany. Kiedy atakujesz wokół paska, przeciwnik będzie miał obrys. Oznacza to, że atak naładowany lub baśniowy kun... Baśniowy kunszt! O, mogę spodać ogłuszenie. Jezus, już myślałem, że spudłowałem. Śmiercionośny atak. Zwróć się do ogłuszonego. Ogłuszonego można zranić śmiercionośnym atakiem, jeśli udane wyprowadzenie zabić... Zadać potężne obrażenia. Dobra, jedziemy! Nice. Lekka rama związku pracowni. Klucz do głównego tego. Boże, co jesteśmy chyba w tym? W oleju. Mi się wydaje. Dobra, cyk. Wysokujemy zdrowie. Dobra, muszę coś tylko załatwić, dajcie mi chwilkę. Okej, okay, wróciłem. Nie, nawet nie wiem, ile mnie tu nie było. Słyszałem, że co najmniej z 10 minut. Okej, okay, gesty. Usiądź. Troń rzeźbiony ze złota i wyświechtana mata żebraka. Choć różnią się wagą, jednej i drugiej służy do siedzenia. Mister.
Zrodzenie podłoża. W kraju poranka, hen za morzem powiadają, nawet w kamienny most warto zastukać, nim się na niego wkroczy. O, come on, serio? Tak to musi wyglądać? A, nie, czekaj. To było tu? A co było tutaj? Lampa. Nie, lampa była tu. A to było w sumie cokolwiek? Chyba nie. Dobra, czekaj. A, tam jest dodatkowa torba. Cześć, czekaj, może to... Chyba nie, tutaj nie ma takiego zwykłego menu gestu, widzę. Chyba, że będzie tutaj. Ale nie. Broń i ręce Legionu. No, broni nie mam zastępczej. A, tutaj nie mogę łapki zmienić, dobra. Amulety, nie mam nic. Części obronne. Lekka rama. To nie wiem, czy tego nie zdobyłem właśnie za niego. Chyba tak, bo to jest jedyna rzecz, jaką mam tutaj więcej niż jedną. Więc dobrze. Prosta rama. Części ulepszające ramę marionetki pochłaniają obrażenia fizyczne. Prosta rama zbudowana przez Związek Pracowni stanowi element wzmacniający szkielet marionetki. Zostały protegowane w dobrych rozmiarach. I mamy lekką ramę. Jest troszeczkę cięższa, ale jest bardziej wytrzymała. Element ten został wykonany w warsztacie larkarskim. Miał zwiększyć siłę przy możliwie najmniejszym przyroście wagi. Mimo to jest zdecydowanie cięższy niż wersja standardowa. No, ale z tego co widzę, to mam równe 50% udźwigu, więc biorę to. Jeszcze mam tutaj stroje, widzę. Akcesorium. Maska. Czapeczka i okulary. Okulary możemy założyć, nie wygląda aż tak źle. A ubranie. Biała koszula. Wysotnej marionetki. Piękne. Bardzo piękne. Dobra, to tak się będziemy bujali teraz, myślę. Ale super wygląda ten płaszczyk. Dobra, czekaj. Czy tu się gdzieś otworzyło przejście? To jest dobre pytanie. No poza oczywiście tym, który otworzyłem sobie sam, ale nie jestem pewien, czy to coś da. A czekaj, jakiś klucz zdobyłem jeszcze z niego. Czekaj, to gdzie to może być? Chyba w torbie? Żyły funkcjonalne, bronie, głowinie, rękojeści, ręce Legionu, części obronne, amulety, stroje, gesty, przedmioty kolekcjonerskie. Tak, klucz do głównego wejścia na dworzec Krat Centralny. Klucz, który miał przy sobie marionetka z Kratu Centralnego, otwiera frontowe wejście na dworzec. Dworcowa marionetka wypełniała wtłoczone jej zadanie i ostatnia służba skończyła się brutalną rzezią. No dobra. Zobaczmy w takim razie. Kurde, mogę ten boczny menu stąd wypieprzyć? Mogę to gdzieś w opcjach zmienić? Dobra, poskakałem sobie po napisach, czy może po napisach, po opcjach nie znalazłem tego, co chciałbym znaleźć, czyli tego bocznego menu całego pod tym naszym ergo, żeby to wypieprzyć stąd w cholerę. Więc trudno. Okej, użyto klucza. Z jednej mogiły do drugiej widzę. Się przenosimy. Plac Kratu Centralnego. Deszczowa noc. Napraw Stargazer? Okej. Stargazer activated. Oj. Stargazer. Korzystaj z niego, aby odzyskiwać pełnię zdrowia i energii, a także naładować ogniwa pulsu. W razie śmierci odrodzisz się w tym punkcie. Pamiętaj, proces ten odradza nie tylko bohatera, ale także wrogów. Okej, czyli mamy ognisko. Rodziło, wygląda jak parasol. This is called a stargazer. A marvelous device the stalkers used in the past. Warning. Public threshold exceeds danger estimates. Please reduce puzzle numbers or reset danger parameters. As we are,
We are not strong enough to beat the puppets. But if I lend my power to this Stargazer for a moment... Gather ergo, clever one. This Stargazer will make you stronger. But the Stargazer's strength doesn't last forever. So be careful with it. Hurry up and come to Hotel Krat. Okej. Użyj magazynu, to rozumiem, mogę schować. Dobra. Dobra, takie fragmenty nie są tracone w chwili śmierci, więc mogę je trzymać. Też mogę trzymać... Znaczy dobra, w sumie nie muszę niczego chować tak naprawdę, póki co. Mogę schować, widzę. O, części obronne, to schowajmy, żeby nie zajmowało miejsca. Potem się to ewentualnie sprzeda, bądź rozłoży. Nie jestem pewien, czy tutaj się sprzedaje coś za ergo, czy to się rozkłada, żeby do tych nowych ułap Legionu sobie zdobywać części. No idea. Zobaczymy. Dobra, awans. Dobra, co my tu mamy? Okej. Okay. Witalność, wigor, to wiadomo. Potencjał, Legion i obciążenie. Co to jest Legion? Rozumiem, chodzi o atak bronią Legionu. Dobra, zaawansowanie podnosi Legion. Czy mogę jak to jest jakiś ten włączyć? Tutorial, albo czy to może tutorial ten, rozpiskę i widzę, że nie. Ok, to mam jakieś 10 serc widzę na górze obok wagi, tylko nie mam bladego pojęcia co to oznacza. Ok. Dobra, zaawansowanie widzę podnosi mi odporność na wszelakie obrażenia, czyli to jest po prostu obrona. Technika. Dane, znaczy podnosi kilka tutaj, te cztery odporności i zwiększa mi atak fizyczny. Motoryka to samo. Potencjał. Redukcję tutaj i Legion i obciążenie idzie w górę, czyli to jest waga. Witalność. Myślę, że wpakuję w wigor i witalność. Tylko ile mogę punktów wpakować? 2. Ile mi zostanie? 720. Dobra, to czekajcie. Chociaż... Kurde, mam nadzieję, że jak to z tego wyjdzie... Dobra. Na wszelki wypadek. Po jednym punkcie wpakujemy tutaj i... Zobaczymy, czy to się zniszczy, bo tam coś mówiło, że moc tego nie będzie trwała wiecznie. Jeśli się nie zniszczy i będę mógł dalej awansować po wejściu do tego, no to wtedy wykupimy sobie jeszcze jeden punkcik, bo myślę, że te pomniejsze punkty, czy te małe ergo powinno mi dać jedno takie właśnie, powinno mi dać na tyle ergo, żeby się zlevelować jeszcze bardziej. I dobra, stoi spokojnie, więc dobra. Dobrze. Torba w takim razie. Ergo to daje ile? 100 punktów. Ok. Użyj jednego w takim razie. Użyj Stargazera. I awansuj. Może witalność. Myślę, że to odzyskiwanie gardą tak do 25%. Myślę, na początek odbije. Potem będziemy pakowali troszeczkę w wigor. Chociaż nie wiem, czy nie pakować w wigor i na przykład w potencjał. W sensie te trzy na pewno będę pakował równomiernie. No, dopóki nie wyjdzie oczywiście możliwość, której będę mógł sobie zmultiplikować moje kochane ergo, bo wtedy prawdopodobnie postać po prostu wybombię maksymalnie, jak tylko będę mógł. Ale to jeszcze nie teraz, bo ja to nagrywam na 3 dni przed premierą. Wy to widzicie pewnie dokładnie w momencie premiery, ewentualnie może dzień wcześniej. Tak więc zobaczymy, co nam tu dalej przyjdzie. 10 minut, dobra, dla bezpieczeństwa. Ognisko ogarnęliśmy, bo taki mini boss powiedzmy został przez to pokonany. Więc to myślę będzie, to jest bardzo ładny moment, żeby właśnie odcinek zakończyć. Też nie ma żadnego przeciwnika w pobliżu. Jeszcze. Przecież nie wróć, tam sobie stoi. Tylko
No i tam też jest jeden. Chodziło, mają mnie totalnie w dupie. Choć w sumie, no to tak jeszcze z drugiej strony, czy to aby nie jest dobrze dla mnie? To nie tak. Dobra, muszę pogadać, zacznę gadać głupoty. Kończymy materiał, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Lies of P. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak ta opowieść się rozwiąże. Jedyne co wiem, to że demo miało chyba około 3 godzin i kończyło się w momencie odnalezienia Geppetta. Ale nie był to koniec gry, no bo umówmy się, jakim prawem gra typu Souls-like miałaby mieć tylko 3 godziny gry. To jest trochę nierealne. Roguelike? Jak najbardziej. Choć to jak już to prędzej na przykład w Sifu, bo Sifu na spokojnie da się ukończyć pewnie 2 godziny maksymalnie. Jeśli odpowiednio dobrze się kontruje, znaczy nie za pierwszym razem oczywiście, tylko za jak się masz wszystkie skróty odblokowane, no to na spokojnie trzeba ukończyć 2 godziny, tylko trzeba dobrze kontrolować. Można praktycznie omijać wszystkich po prostu typiarzy, od razu iść do bossów. Ale dobra, ode mnie póki co to będzie tyle już finalnie. Żegnam się z wami, do usłyszenia i do zobaczenia. Ażbym się wam ukłonił, tylko niestety jedyne co mógłbym zrobić to usiąść, ewentualnie sprawdzić podłoże, ale dobra, zobaczmy jak to wygląda chociaż, sprawdzenie podłoża. Nie, chcę to wykonać. A, czekaj, to było chyba... Tak, to było tu. No, niestety nie jest to czego bym oczekiwał. Tak więc dobrze. Do usłyszenia. Zobaczymy. Cześć!